Halo, dzień dobry wieczór. Zobaczę, czy w ogóle mnie widać. Być może o tej porze nikogo nie będzie, chociaż mam nadzieję, że jednak ktoś zauważy, że się pojawiłam. Czy ktoś mnie widzi, czy ktoś mnie słyszy? O, widzę, że jestem. Witam serdecznie. O, jednak ktoś jest o tej porze przy komputerze. Fajnie. Cieszę się bardzo, że komuś się udaje dołączyć. Och, jednak jest was całkiem sporo. Dobrze, spróbuję jeszcze udostępnić to na mojej grupie, zanim może jeszcze parę osób mnie w ogóle zauważy. Z tego co ja zauważam, to dużo, dużo chętniej oglądacie chyba filmy niż czytacie posty. Zdaje się, że w dzisiejszych takich zabieganych czasach i momentach, jakie rzucają nam, powiedzmy, różne wyzwania, to niestety nie mamy tak wiele czasu już na czytanie, więc wolicie nawet czasem chyba puścić mnie w tle sobie, żeby mnie posłuchać, niż śledzić to, co piszę na swoim profilu. Więc mój niecny plan na dzisiaj, moi drodzy kochani, witam serdecznie, był taki, żeby pójść do lasu i nagrać film. Nagrać film o moich warsztatach, które planuję, warsztatach wakacyjnych czy warsztatach, które w najbliższym czasie mają miejsce. Ale jak to mówią, cześć, witam serdecznie, cześć Arletka. Jak to mówią, kiedy intuicja coś podpowiada, to po prostu powinno się to zrobić. Więc z tego względu, że w tym lesie ani nie działał mi telefon, który miał nagrywać, ani nie działała mi kamera, która się rozładowała, to postanowiłam, że po prostu przyjdę do Was na Facebooka i na żywo poopowiadam Wam swoją historię. Mam też świadomość tego, że to moja historia nie ujrzała jeszcze światła dziennego, więc może to być dla Was w jakiś sposób też interesujące. Tym bardziej, że chciałam właśnie powiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób ja zastosowałam dwupunkt i szeroko pojęte, powiedzmy, takie narzędzia kwantowe. Cześć, witam Was serdecznie, cześć, cześć. Jak zastosowałam w procesie mojej zmiany, ale tak naprawdę chyba powinnam powiedzieć właśnie więcej o mojej osobistej zmianie, o tym, dlaczego w ogóle czegoś poszukiwałam i tak naprawdę czego szukałam, a w gruncie rzeczy co znalazłam w związku z tym wszystkim, co się wydarzyło w moim życiu i dlaczego właśnie uważam, że narzędzia tej nowej psychologii, którą można nazwać psychologią kwantową, która różni się między innymi, jeżeli chodzi o metody i techniki między sobą, może odrobinę definicjami, natomiast działanie, funkcjonowanie tego wszystkiego i tak opiera się na bardzo podobnych zasadach, bo zasady funkcjonowania naszego umysłu, naszej biologii i kreacji rzeczywistości są uniwersalne, więc nie można wymyślić niczego nowego, co będzie jakby ingerowało w prawa, które po prostu są i które po prostu istnieją. Możemy wymyślać nowe sposoby interakcji z naszą rzeczywistością i naprawy tego, co wydaje nam się, że może być zepsute. Także witam Was bardzo serdecznie, fajnie, że dołączacie. I tak, od czego chciałabym zacząć, a właściwie od czego ja zaczęłam w swoim życiu, jeżeli chodzi właśnie o te kwantowe narzędzia, to w 2013 roku, z tego co pamiętam, poznałam taką bardzo fajną, sympatyczną dziewczynę z Meksyku, Jessicę. Witam. Poznałam Jessicę. Byłam wtedy na stażu w Hiszpanii. Był to taki okres w moim życiu, w którym miałam bardzo ambitne plany. A więc moje plany dotyczyły głównie tego, że chciałam zrobić doktorat w Hiszpanii na temat organizacji klastrów. I nawet to zaczęłam. Byłam już po prezentacjach wstępnych, cały program był opracowany. I na tym stażu właśnie poznałam Jessicę. Jessica pomogła mi w takiej jednej sytuacji, w której to właśnie bardzo mocno przeżywałam każdy moment, kiedy z mojego otoczenia ktoś, z kim się zaprzyjaźniłam, po prostu na przykład wracał do domu. Było to dla mnie coś tak trudnego, tak potwornego, że emocje, jakie ja wtedy przeżywałam, były wręcz, mogłam powiedzieć, nienormalne i nienaturalne. Więc Jessica właśnie wtedy zastosowała na mnie proces Theta Healing.
i w niesłychany sposób po prostu mi to pomogło. Uwolniło mnie od tego wzorca w taki sposób, żebym mogła podchodzić do każdego rozstania, czy to jest przyjaciel, czy to jest jakaś koleżanka, w taki sposób, który jest zdrowy. A więc, żebym nie postrzegała tego jako katastrofę, nie odnosiła tego personalnie do siebie, jako tego, że jestem złą osobą, bo jakby to stało gdzieś tam głęboko za tym wzorcem, że ja odejście, jakby rozstanie z jakąś osobą postrzegałam na poziomie podświadomym jako, jako utratę i jako to, że ta osoba odchodzi dlatego, że coś ze mną jest nie tak, że ja jestem jakoś zła albo niedobra. I bardzo głęboko to przeżywałam. Więc to był pierwszy moment, w którym zetknęłam się właśnie z taką pracą w świadomości. I z tego względu, że to bardzo mnie uwolniło, stwierdziłam, że może warto się temu przyjrzeć bliżej. Tym bardziej, że sama w moim życiu jakby byłam po różnych takich dziwnych wydarzeniach, które sprawiły, że w moim umyśle, miałam wrażenie, powstało wiele takich, można powiedzieć, śmieci. Śmieci mentalnych. Dzisiaj powiedzielibyśmy, albo dzisiaj już mając większą świadomość i umiejąc to wszystko nazwać, powiedziałabym, że wiele przekonań, które były fałszywe. Przekonań na temat mnie samej, innych ludzi i otaczającej mnie rzeczywistości. O, jednak jesteście. Bardzo się cieszę, że jednak mam do kogo mówić. Zdecydowanie lepiej mi wychodzi prowadzenie live'ów niż nagrywanie filmików na YouTube'a. Także szukałam. Szukałam, ale nie z tego powodu głównie, że chciałam po prostu nauczyć się jakiejś metody konkretnej, żeby kreować swoją rzeczywistość świadomie. Nie, zupełnie jakby nie miałam tego na myśli. Jakby cały ten psikus polega na tym, że to było wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie, a więc kiedy przeczytałam moje własne osobiste pamiętniki, odkryłam pewien wzór, pewien wzorzec. Pisałam je przez ponad 10 lat. Odkryłam pewien wzorzec. Wzorzec ten przedstawiał się w taki sposób, że każda moja myśl, taka, która była naładowana czymś bardzo pozytywnym, bardzo głęboką, taką powiedzmy nadzieją, pragnieniem ze szczerego serca, materializowała się w moim życiu, albo ten cel osiągałam, naprawdę przy niewielkim jakimś wysiłku czy zaangażowaniu z mojej strony. Zatem to, czemu naprawdę jakby się zadedykowałam, przychodziło mi z ogromną lekkością. Cokolwiek sobie na przykład też nie wymyśliłam. To, że na przykład chciałabym spędzić z moim przyjacielem kilka dni, tak, albo gdzieś bliżej po prostu z nim popracować. Nie musiałam specjalnie w to nigdy ingerować, ani tego tworzyć w jakiś sposób świadomy, tak jak dzisiaj byśmy to nazwali, albo po prostu to była jedna myśl, ale było to coś bardzo szczerego. I to również się zamanifestowało w taki sposób, że na przykład później przez pół roku z nim pracowałam. A on miał na mnie bardzo pozytywny wpływ, zresztą pozdrawiam go. Więc odkryłam pewien wzorzec taki, który pokazał mi, że to, co jest naprawdę szczere, co wynika z naszych bardzo pozytywnych emocji, z pragnienia naszego serca, z czegoś, co naprawdę możemy zidentyfikować jako siebie samego, z czym czujemy się związani, sprawia, że po prostu w jakiś cudowny, magiczny sposób pojawia się to w naszej rzeczywistości. Podobnie było z wieloma naprawdę pomniejszymi rzeczami, jak, nie wiem, wycieczki do obcych krajów, gdzie nagle kogoś poznawałam, kto na przykład moja przyjaciółka jechała na staż za granicę, zaprosiła mnie do siebie, gdzie po prostu takie różne rzeczy, które w momencie, kiedy ja myślałam tą myśl, one były totalnie poza moim zasięgiem. A więc ten wzór odkrywałam przez dłuższy czas, tak naprawdę chyba przez całe moje życie. Ale drugą stroną tego medalu było to, że nie tylko to, co było dobre, fajne i pozytywne w moim życiu, manifestowało się. Również najgłębsze lęki, które ja w sobie nosiłam, najbardziej takie czarniejsze myśli, oceny wobec mnie samej, również się zrealizowały. Witam Was cieplutko i serdecznie. Więc dzisiaj opowiadam swoją historię. Mam nadzieję, że będzie dla Was interesująca. A więc między innymi odkryłam właśnie to, co później gdzieś dopiero lata później można było wyczytać w różnych książkach. Między innymi to, że jakby kreacja czy tworzenie naszego życia, naszych doświadczeń zachodzi jakby tak naprawdę według dwóch podstawowych emocji. Jedną z nich jest miłość, a drugą z nich jest lęk. Zarówno z jednej emocji, jak i z drugiej będziemy tworzyć nasze doświadczenia. Z tym, że
kiedy tworzymy swoje życie z poziomu serca i z poziomu takiego właśnie zaufania, ja bym to nazwała dzisiaj, pracując duchowo z ludźmi, stanem łaski, to wtedy rzeczywiście nasze życie jest łatwiejsze. I to nie znaczy, że znika wszystko to, co w tym świecie jakby może nie pasować do naszej, powiedzmy, idyllicznej wizji budowania świata opartego na sercu, ale my dajemy tą nową energię do naszego otoczenia, my dajemy z siebie to, co jest najpiękniejsze, dajemy to innym ludziom, wprowadzamy to do naszego otoczenia w pracy i w domu, więc nasze doświadczenia się zmieniają. Jest dokładnie tak samo, kiedy odczuwamy lęk, kiedy boimy się często jakichś nawet irracjonalnych rzeczy, kiedy przekonania, które my w sobie nosimy odnośnie nas samych i naszego świata, bazują na tym, że świat jest groźny, że świat jest okropny, że ludzie kłamią, że ludzie oszukują, to dokładnie takiej rzeczywistości też będziemy doświadczać. I ja też takiej doświadczałam. Zauważyłam nawet czasami śmieszne, ale takie na dowód tego, dlaczego mnie zainteresowały później tego typu narzędzia. Takie właśnie zdarzenia chociażby jak, nie wiem, czy to już opowiadałam kiedyś, ale kiedy chodziłam zawsze do takiego mieszkania, które wynajmowałam, jak wyjeżdżałam do pracy, taką ciemną uliczką, koleżanka kiedyś mi zwróciła uwagę, że ty się nie boisz tamtędy chodzić, przecież to jest taka jakaś niebezpieczna dzielnica, tam są jacyś pijacy, jacyś rozrabiacy i tak dalej. Nigdy nic mnie tam nie spotkało, nigdy nic mnie nie zaczepił. I akurat tego wieczora, kiedy ona mi o tym powiedziała, ktoś mnie śledził do samych drzwi. Więc słuchajcie, każda myśl, którą nawet ktoś nam zaszczepia, nie jest bez znaczenia, bo jeżeli my przyjmiemy tą myśl z naszego otoczenia, zaszczepimy w sobie tą informację w jakiś sposób, ona może już jakby manifestować się w naszym doświadczeniu, w doświadczaniu siebie, naszej rzeczywistości, nawet jeżeli to jest, może być niezgodne z nami. Wystarczy po prostu informacja, która jest nam w danym momencie podsunięta. A więc tak też działa ten świat i to można zauważyć, i ja to zauważałam, że chociażby takie wydarzenie, kiedy, nie wiem, udało mi się w jakiś sposób siłą myśli wpływać nawet na obiekty zepsute, to stwierdzałam, że każdy człowiek ma naprawdę niewyobrażalną siłę i ma niewyobrażalną wielką potęgę swojego umysłu, którym to umysłem może wpływać na swoje doświadczenia i może wpływać na interakcje ze swoim otoczeniem. I zastanawiałam się, czy ludzie w ogóle o tym wiedzą. Wiedziałam też, że my w dzisiejszych czasach, żeby tworzyć lepszy świat, potrzebujemy syntezy nauki z duchowością. I myślę, że właśnie ten plan udało mi się zrealizować, chociaż był on tylko moją myślą, powiedzmy, jakieś 15 lat temu. Więc to się pojawiało gdzieś tam oczywiście po drodze w tym moim doświadczeniu, ale właśnie dlatego mnie zainteresowało jakby podążanie w tych meandrach i badanie tych metod kwantowych, dlatego że wydawało mi się, że być może w ten sposób uda mi się wyjaśnić to, co ja obserwowałam w moim doświadczeniu, w mojej rzeczywistości. Tak jakby podając Wam przykład na przykład mojej genialnej wręcz manifestacji, gdzie tuż przed wyjściem za mąż, czyli teraz przechodzę do naprawdę storytellingu, a więc powiem Wam w swoim przykładzie, kiedy odkryłam w moim pamiętniku, że zanim wyszłam za mąż, zapisałam sobie dokładnie scenariusz, jakiego się najbardziej obawiam. A więc napisałam tam, że boję się tego, że mój mąż się rozpije, ja się rozstaję, a on mnie zdradzi i mnie zostawi. I jak się możecie łatwo domyślić, ten zapisany scenariusz, bo dodatkowo, jeżeli my swoje, niezależnie od tego, czy lęki, czy intencje zapiszemy, jeżeli zrobimy to w dodatku odręcznie, nadajemy im też energię, wzmacniamy te swoje intencje poprzez zapis ich. Dlatego też chcę właśnie uczyć na swoich warsztatach, bo jest to bardzo istotne. A więc ja zapisałam dokładnie to, czego się obawiałam, nie mając wtedy świadomości tego, jaką energię być może temu nadaje. I dokładnie taki scenariusz zrealizował się w moim życiu. Byłam więc dosyć zdziwiona, kiedy odkryłam właśnie te różne właściwości, a raczej kiedy ponownie to odkryłam, czytając historię mojego życia jakby od początku do pewnego momentu, który stał się przełomowym. I jakby sama moja historia może nie jest jakby
nie jest straszna w żaden sposób, dlatego że ja pracując na co dzień z ludźmi, czytając kroniki Akaszy dla ludzi, stykam się naprawdę z poważnymi problemami. I wiem, że nie ma człowieka, który nie ma w sobie traumy, który nie ma w sobie jakiejś krzywdy. Wiem, czego ludzie potrzebują, czego im najbardziej brakuje. Wiem, że ludzie najbardziej potrzebują miłości, akceptacji i zrozumienia. My tego potrzebujemy wszyscy. I to, czym my się między sobą różnimy, to jest tylko może czasami nasza aparycja i kombinacja tych programów, które mamy w głowach, ale wszyscy pragniemy tego samego. Pragniemy spokoju, harmonii i szczęścia. Więc jakby moja osobista historia o tyle nie jest ważna ze względu na samą historię, ale na to, co ze mną zrobiła. Więc witam z metra, więc pozdrawiam z lasu. Chociaż nie bezpośrednio z lasu, bo tam nie chciało nic działać. A więc słuchajcie, czyli tak jak mogłabym powiedzieć, że te moje ostatnie, bardzo intensywne 7 lat, to jest 7 lat intensywnego rozwoju osobistego i wewnętrznego, który był spowodowany z jednej strony ciekawością, a z drugiej strony właśnie totalnym bałaganem w głowie, który nie pozwalał mi dostrzegać na zewnątrz mnie dobra. Właściwie uświadamiałam sobie, ponieważ taki moment, powiedzmy, możemy to nazwać nawet duchowym przebudzeniem, tak, albo raczej ponownym otwarciem oczu, ponieważ było to jakby powrócenie do dawnej mnie, jaką byłam jeszcze kilka lat wcześniej, a później miałam taką trochę ciemną masę w życiu, sprawił, że na nowo zaczęłam zauważać pewne rzeczy. A więc to, że między innymi, kiedy czegoś się boisz, to również to kreujesz. I że ludzie myślą, że ten świat, który nas otacza, że on jest rzeczywisty, że on jest prawdziwy, a wcale tak do końca nie jest. Więc to, co myślę jest ważne, w czym właśnie pomógł mi dwupunkt, to uporządkowanie mojej głowy. Mojej głowy, ale nie tylko, bo również mojego ciała. Dlatego, że to, co jakby jest główną, może nie tyle wartością, ale to, z czym wiąże się stosowanie dwupunktu, możemy powiedzieć, jeżeli się interesujecie tą metodą, chociaż ja bym tego też nie nazwała metodą, jakby według oryginalnego pojęcia nawet nazwanie tego metodą już samo w sobie będzie nas ograniczać. A więc jest to pewnego rodzaju sposób na poznanie, sposób na interakcję z samym sobą i z otaczającą nas rzeczywistością. Jest to sposób na przekodowanie tych wszystkich programów i wzorców, które w nas funkcjonują, których się albo wyuczyliśmy, albo przyjęliśmy w sposób nieświadomy i za pomocą właśnie intencji, ponieważ tutaj obowiązuje, powiedzmy, pewnego rodzaju intencjonalność, za pomocą naszej kreatywności uruchamiamy swoją osobistą moc do tego, żeby wpłynąć na przekodowanie tych informacji, które w sobie mamy. Dlaczego to jest możliwe? Tak, bo pewnie niektórzy mogą myśleć, że to jest jakaś magia. Otóż nie, jest to też nowa nauka, dlatego że na przykład w 1985 roku taki pan jak Bruce Lipton dał początek epigenetyce i on stwierdził właśnie między innymi, że nie jesteśmy ofiarami naszych genów, ale że na aktywność naszych genów, na to, czy one się aktywują, na przykład powodując jakąś chorobę albo jakąkolwiek dolegliwość, wpływa w głównej mierze środowisko, że nie jesteśmy ofiarami i że poprzez naszą świadomość, poprzez nasze myśli, emocje, jesteśmy w stanie przekodować nasze geny, tak żeby one działały inaczej. Ponadto, nawet w stosunku do jednego genu, gdzie gen jest pakietem informacji, który reguluje zachowanie się białek, to białko może się zachować tak naprawdę na 30 tysięcy różnych sposobów. A więc to, co jest najważniejsze, co płynie jakby z nowej nauki, to, że to, w jaki sposób my wchodzimy w interakcję z naszym otoczeniem, to przede wszystkim jest informacja. Informacja, którą nasze DNA odbiera jako antena z zewnątrz i sprawia, że my albo czujemy, albo budujemy się, powstajemy w taki, a nie inny sposób, nawet nasze ciało wygląda tak, a nie inaczej. I druga rzecz, to jest nasze środowisko wewnętrzne. A więc to, co my myślimy, co czujemy w odniesieniu do naszej relacji z otoczeniem zewnętrznym. Więc to są kolejne pakiety informacji. Zatem, jeżeli ten świat, zresztą podobnie tak jak konstrukcja
jakby pamięci kosmicznej, tak jak mówi Erwin Laszlo. Wszystko jest informacją, a więc informacja daje formę. Informacja nadaje formę temu wszystkiemu, czego my doświadczamy. Zatem za pomocą informacji można to zmienić. Więc to mnie bardzo zainteresowało. Dlaczego? Dlatego właśnie, że jakby nawet nawiązując delikatnie do mojej historii, bo nie chcę też Wam dawać za dużo, bo inaczej to mi się nigdy nie uda skończyć tej książki, jeżeli za dużo powiem. Ale emocjonalnie w pewnym momencie mojego życia byłam bardzo, powiedzmy, bardzo stłamszona, bardzo, bardzo negatywnie postrzegałam siebie, bardzo negatywnie postrzegałam również świat. Różne doświadczenia, takie jakby nie sam rozwód czy rozstanie, ale różnego rodzaju efekty specjalne, które się z tym wiązały, kłamstwa, tak, nawet różnego rodzaju przygody, które mogłabym naprawdę nazwać takim połączeniem kryminału, trochę z romansem, trochę zdrady, tak, trochę horroru nawet. Więc w pewien okres mojego życia dokładnie tak wyglądał. To zrobiło straszne spustoszenie w mojej głowie. Przez jakiś czas nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopóki nie zauważyłam, jakby w konsultacji z moimi przyjaciółmi, że faktycznie ja może błędnie postrzegam, ja błędnie interpretuję pewne wydarzenia. Dlatego, że ja widziałam zupełnie inne rzeczy niż osoby, które na przykład ze mną obserwowały te same dokładnie wydarzenia. Odczytywałam intencje innych ludzi wobec mnie w sposób zupełnie negatywny. A więc ja byłam zawsze ofiarą, zawsze byłam wykorzystywana, zawsze byłam oszukana. Nie mogłam zrealizować swojego potencjału, zmuszano mnie w cudzysłowie. Oczywiście pozwalałam się zmuszać, dziś już jestem mądrzejsza, więc mam tego świadomość, ale pozwalałam na to, żeby na przykład ktoś wymagał ode mnie pracy za darmo. Tak, więc jakby moje poczucie wartości sięgnęło bruku. Więc to, co Wy widzicie teraz poprzez tą kamerę, to jest zupełnie jakby informacyjnie zupełnie inna osoba niż ta osoba, która wchodziła na tą ścieżkę zmiany. Więc ja spokojnie mogę powiedzieć, że gdybym spotkała tą osobę, jaką ja byłam 7 lat temu, to pewnie bardzo bym chciała jej pomóc. Pewnie bardzo bym chciała jej pomóc. Dlatego, że wiem, że świat może wyglądać inaczej i że to, jak my widzimy świat, wpływa na to, jak my tego świata doświadczamy, a więc nasza percepcja. Nasza percepcja, to jak my interpretujemy te zewnętrzne zdarzenia z jednej strony, bo to jak my zinterpretujemy zdarzenia jako pakiety informacji wchodzi z powrotem do naszego wnętrza i z drugiej strony wychodząc znowu kreuje, wpływa na to, czego doświadczamy w zewnętrznej rzeczywistości. Więc de facto nie ma oddzielania pomiędzy naszym wnętrzem a tym, co jest na zewnątrz. To jest cały czas nieustannie wymiana informacji pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem pozornym. To jest kodowanie i dekodowanie. I właśnie od tego, co mamy zakodowane w sobie, zależy to, czy my, doświadczając czegoś, cierpimy, czy my sprzyjamy wydarzeniom, które będą kreowały, przepraszam, albo wyzwalały przykre wydarzenia, albo choroby naszych bliskich, wypadki naszych bliskich, tego już też doświadczyłam na samej sobie, że nie wolno się bać, po prostu nie wolno. Tym bardziej im wyższy macie poziom świadomości, to uważajcie na to, żeby nikt Wam nie zaszczepił jakiegoś lęku czy obawy, dlatego że to jest pstryknięcie palcem i po prostu cokolwiek myślisz, czegokolwiek chcesz i pragniesz, to po prostu otrzymasz. Widzicie, ja to też kiedyś odczytywałam tak, że jakby zaczynając też od prawa przyciągania, czy też od tych nauk, gdzie, tak jak mówiłam, film nie wyjaśnia niczego, że jest to, że świat działa na zasadzie informacji i wibracji. A więc wszystko dosłownie, co obserwujemy, posiada swoją wibrację. A ta wibracja jest również tym pakietem informacji, która dociera do naszego wnętrza. Z kolei z naszego wnętrza my również wydzielamy wibrację, my jesteśmy wibracją. Nasze serce generuje pole elektromagnetyczne. Rytm naszego serca generuje drgania, generuje częstotliwości. A więc im częściej my się boimy, tym częściej we wszechświat. Nawet Greg Braden mówi, że ta częstotliwość naszego serca po prostu biegnie nawet kilka kilometrów od nas, można ją zmierzyć. To my wpływamy poprzez generowanie naszej częstotliwości na otaczający nas świat. Więc ja w taki sposób wpływałam na swój świat, że ciągle doświadczałam
rzeczy niefajnych, rzeczy smutnych, rzeczy takich, które mnie dołowały. Myślę, że spokojnie miałam typowo depresyjne nastawienie do świata, nawet przez dłuższy czas. I nagle w pewnym momencie jakby doświadczyłam takiego zupełnego przestawienia. Myślę, że to też był jakby wpływ nagle zmiany jakiegoś nawet jednego czynnika. Nigdy nie wiemy, jak zmiana jednego chociażby przekonania w nas zupełnie zmieni doświadczanie przez nas życia. Więc ta zmiana jakiegoś jednego czynnika sprawiła, że ja funkcjonowałam, myślę, że dzisiaj bym powiedziała, na wysokiej wibracji. Natomiast nie wiem, czy coś piszecie, bo mi się w ogóle nie wyświetlają żadne komentarze, więc nie, chyba nic nie piszecie. Więc ludzie nawet mówili, że ja kwitnę albo że ja świecę. Więc coś rzeczywiście we mnie tak bardzo się otworzyło, że w sposób zadziwiający, po prostu wręcz zadziwiający manifestacje fajnych, cudownych zdarzeń i celów były niemalże natychmiastowe. Odkryłam nawet, że proste rzeczy to jest kwestia 1-3 dni. Więc taka zasada trójki. Myślę, że o tym też gdzieś tam wspomnę, jak będziecie mi kibicować, żebym tą swoją historię opisała. Ewa pisze, jak ja to znam sobą. Dziś jestem lepszą, nową wersją siebie i tak dwupunkt zmieniłam siebie i dwupunktem i swoje życie. Więc tak, dokładnie tak. Z tym, że co wam mogę powiedzieć właśnie o tych historiach dwupunktowych, że u mnie zaczęło się od teta healingu i dzięki tej metodzie kwantowej ona działa bazuje na tych samych zasadach, a więc właśnie na pojęciu pola kwantowego, punktu zerowego. Więc tutaj dzięki temu udało mi się przekodować trochę wzorce rodzinne. Tak, żeby pewien wzorzec, który ja dostrzegałam, który jest powtarzalny i odtwarzalny gdzieś tam w kręgu moich najbliższych, żeby on przestał nam dokuczać. To pozwoliło nam się uwolnić w jakiś sposób od pewnego doświadczenia, a raczej dokończyć, myślę, jakąś pewną naukę, która nie została być może przez naszych przodków dokończona, ale mniejsza o to. Natomiast jakby tutaj bardzo głęboko gdzieś w ten rozwój mnie wciągnął. Później byłam oczywiście ciekawa. Za godzinę mam sesję, więc nie mogę się za bardzo rozgadać. Byłam ciekawa, co się wydarzy. Co się wydarzy, z czego jeszcze ja mogłabym doświadczyć fajnego, skoro wszystko w moim życiu zaczyna tak wyglądać, mimo że wcześniej było takie mizerne. Tak, więc zauważyłam, że pewne obszary zaczynają się ruszać, że ja zaczynam się zmieniać, ale to jeszcze nie był dwupunkt. Więc co mnie przyciągnęło do dwupunktu? Do dwupunktu przyciągnęło mnie hasło, generalnie nie wiedziałam, co to jest za metoda, ani narzędzie, które brzmiało, że to, czego szukasz, poszukuje ciebie. Więc ja stwierdziłam, okej, to ja w swoim życiu teraz szukam mojej bratniej duszy. Tak, ponieważ jakby stare moje życie zupełnie się rozpadło, czerpałam naukę i starałam się zrozumieć, jaki był mój udział w tym, co już zostało za mną. I stwierdziłam, okej, to ja stwierdzam, że ja wybieram dla siebie takie życie. Ja byłam święcie przekonana, że gdzieś na tym świecie istnieje moja totalnie bratnia dusza. I robiłam oczywiście różne procesy, które by mnie przygotowały do tego, żeby tą bratnią duszę spotkać. I tak sobie wykoncypowałam, wymyśliłam sobie, że skoro wszechświat tak wygląda, że to, czego ja szukam, to mnie również poszukuje, to jeżeli ja szukam tej bratniej duszy, to ona może też mnie szuka. Więc jak ja pojadę na takie warsztaty, które w jakiś sposób mnie przyciągają, to może tam go poznam. No i pojechałam na te warsztaty, chyba nawet do Gdańska, gdzie tutaj też jakby cała historia była w dosyć magiczny sposób się rozwiązała, bo to strasznie daleko było, 11 godzin pociągiem. W ostatniej chwili się okazało, że moja przyjaciółka z siłowni jedzie z mężem dzień wcześniej do Sopotu, więc zabrałam się z nimi. Jedyny autobus, który odjeżdżał spod akademika, w którym nocowałam, zatrzymywał się dokładnie pod salą, w której były warsztaty. Ja oczywiście niczego wcześniej nie sprawdziłam, więc wszystko się po prostu układało dokładnie tak, jakbym była na swojej drodze. Mało tego, zakochana w Santiago de Compostela, okazało się, że właśnie ta droga, którą chodziłam na te warsztaty, leżała na szlaku Camino de Santiago. Więc nie mogę powiedzieć, że dwupunkt wprowadził magię do mojego życia. Raczej mogę powiedzieć, że magia życia istnieje w nas. I kiedy my mamy to zaufanie, mamy to takie oczekiwanie cudów, doświadczenia tych cudów
na co dzień w naszym życiu, to one po prostu się nam przytrafiają. Po prostu zauważamy te zbiegi okoliczności, zauważamy synchroniczności, a więc coś, takie różnego rodzaju wydarzenia, które pozornie wydawałyby się wręcz niemożliwe, tak? No bo jak to możliwe, że ja gdzieś tam znajduję w internecie pierwszy, lepszy, powiedzmy, akademik, jeździ tamtędy tylko jeden autobus i on dokładnie zatrzymuje się na przystanku końcowym, tam, gdzie odbywają się warsztaty. No, prawie niemożliwe, ale niemożliwe rzeczy załatwiamy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać, więc ja mam też takie podejście do życia. Także słuchajcie, wiele różnych jakby synchroniczności, zbiegów okoliczności doprowadziło mnie do tej metody i stwierdziłam, że ja ją wypróbuję. Że ją sprawdzę i oczywiście w pamiętniku zapisywałam wszystkie swoje sukcesy, łącznie z tym, możecie się śmiać albo się możecie nie śmiać, ale łącznie z tym na przykład, że z tym, że pomogłam mojemu koledze nauczyć się języka. Znaczy generalnie nie ja pomogłam, on sam sobie pomógł, ale bardzo szybko nauczył się języka i tak jak chciał, znalazł pracę, a w końcu jakby odblokowując mu pewne schematy właśnie poprzez wykorzystanie dwupunktu, mało tego, że nauczył się języka, to w ciągu 3 miesięcy chyba, to z tego jak pamiętam, znalazł nową pracę, a w końcu założył swoją własną firmę. Więc jakby oczywiście tutaj musi być też jakby jakiś wkład po naszej stronie, kiedy my dokonujemy jakiegoś przekodowania informacji w nas samych, taki, żeby podążyć za tą zmianą, kiedy ona nas zaprasza do tego. I to jest chyba też to, co ja chcę przekazywać na moich warsztatach, bazując na moich doświadczeniach, że nie tylko nasza intencja, nie tylko to, że my wchodzimy w ten proces zmiany, ale przede wszystkim też to, żeby za tym podążyć. Nie może zabraknąć w tym oczywiście naszego zainspirowanego działania. Więc ja tak czy inaczej zawsze czekałam do ostatniego momentu, nawet rzucając wyzwania takie, okej, jeżeli ja mam gdzieś być, to wszystko ma się zorganizować samo. No i praktycznie wszystko się zawsze samo organizowało. Nie polecam z góry takiego podejścia. Polecam testowanie. Testowanie tego, co będzie dla Was działać. Więc pojechałam na te warsztaty. Oczywiście wydawało mi się to po prostu jakimś totalnym kosmosem, ale stwierdziłam, że ja to przetestuję. Tak, więc testowałam na kurach, żeby znosiły więcej jajek, możecie się śmiać, nie? Testowałam również dwupunkt na roślinach, na przykład, żeby uratować maliny, kiedy była susza, albo pomagając zwierzętom, więc na różne sposoby ten dwupunkt testowałam. Ale przede wszystkim testowałam na sobie, dlatego że zauważyłam, w których obszarach mojego życia mam taki totalny deficyt, a nawet bym powiedziała, dzisiaj nazywam to świadomością braku. I tą świadomość braku ja w moim życiu zauważyłam przede wszystkim w kategorii relacje. A więc moją intencją, moim życzeniem było spotkanie mojej bratniej duszy. Tak, kogoś, kto będzie nadawał na takich samych falach jak ja. Nawet sobie wymyśliłam, jak dokładne parametry opisałam sobie tej osoby, jaka ona miałaby być. Że chciałam, żeby to był mężczyzna, nie taki jak ten poprzedni, ale żeby był energiczny, żeby był taki decyzyjny, żeby był prawdziwym mężczyzną, ale żeby miał też wrażliwość, tak żeby był w stanie mnie zrozumieć i moje skomplikowanie, dlatego że nie należy ani do prostych osób, ani do łatwych, więc miałam dokładne parametry, tak, że ma być i duchowy, i ma być i wrażliwy, ale ma być męski, ma być silny, ma być ogarnięty, ma myśleć tak przedsiębiorczo. Mało tego, w ostatnim gdzieś tam momencie, nawet wychodząc z domu mojej przyjaciółki, w międzyczasie dorzuciłam do mojej intencji, mojej bratniej duszy taką ostatnią kropelkę, a więc powiedziałam tak, Boże, żeby jeszcze tak grał na gitarze. No i więc miałam bardzo dokładne parametry. I teraz, jak to się ma do tego, jeżeli się interesujecie jakby intencjonalnością, czy nową psychologią, czy można tak dokładne intencje sobie budować? Przecież nie wiemy, czy to wtedy będzie dla nas dobre. A no właśnie, tu jest zagadka, możecie wypróbować. Dlaczego? Więc oczywiście ja podążałam dalej za tymi metodami, więc zauważałam też osoby, które pojawiały się wokół mnie. Więc odnosząc to do tego, czym ja musiałam wibrować, skoro spotykałam takie, a nie inne osoby, to oczywiście napotykałam na mężczyzn takich, którzy albo nie szanowali kobiet, albo źle traktowali kobiety,
albo na przykład znowu zakochałam się, ktoś mnie oszukał, więc stwierdziłam, że koniec tego, po prostu dosyć i ja po prostu się tak przetransformuję, że to po prostu ma się wydarzyć. Nawet po drodze miałam taką sytuację, że zrobiłam dwupunkt. Okej, no skoro nie jestem gotowa na tą bratnią duszę, to jakby podpowiadając Wam różnego rodzaju moje intencje i testowanie, że skoro nie jestem gotowa na tą bratnią duszę, no to po prostu niech ktoś się pojawi taki fajny, z kim będę mogła porozmawiać na poziomie, z kim będę mogła pójść na wesele, potańczyć i tak dalej. No i oczywiście w ciągu kilku dni również taką osobę poznałam. Mało tego, też mogę pozdrowić go, wiele się od niego nauczyłam, ponieważ był doktorantem fizyki, wiele rzeczy mi wyjaśnił i był też bardzo zdziwiony, na przykład tym, jak ten dwupunkt działał na niego, kiedy testowałam. Także, moi drodzy, to była ścieżka, to była droga, na której ja ten dwupunkt testowałam. Testowałam zarówno intencje, jak i to, w jaki sposób mogę podchodzić do moich własnych wzorców i je przetransformować. Przetransformować mam na myśli, że zmienić to, czym ja w danym momencie jestem związana z moją rzeczywistością. Jak odbieram moją rzeczywistość, jak ja ją koduję i jak ja ją dekoduję, co sprawia, że być może to, co ja widzę, jest tylko i wyłącznie moją wredną interpretacją, a być może ani ta osoba nie jest zła, być może ta osoba nie chciała mi zrobić krzywdy, tak? Natomiast ja to widzę. I ja wiedziałam, że jeżeli ja to widzę, to znaczy, że ze mnie musi wychodzić sygnał taki, który powoduje zbliżanie się przed moje oczy rzeczywistości, która potwierdza moje zdanie na temat tej rzeczywistości. A więc nauczyłam się, moi drodzy, stosować ten dwupunkt. I nie chodzi o to, że wymyślając sobie jakąś intencję, powiedzmy z umysłu, że nie wiem, mogłam sobie życzyć, żebym ja była bogata, albo żebym ja była, nie wiem, szczęśliwa, albo zdrowa. Z każdym obszarem naszego życia wiąże się więcej zawsze niż jedno jakieś przekonanie, które może nas w jakiś sposób ograniczać. Więc ja nie poprzestawałam na jakimś jednym dwupunkcie. Ja pracowałam konkretnie z każdym tematem, który chciałam naprawić. A więc bałam się odejść z pracy, pracowałam nad poczuciem mojej wartości. Pracowałam nad poczuciem, nad tym wszystkim, co wiązało się też z moim poczuciem obfitości, z tym, jak ja czuję, że powinnam być wynagradzana. Tak więc w pewnym momencie musiało się też skończyć wiele rzeczy, między innymi właśnie praca za darmo. Więc nad każdym etapem, nad każdą dziedziną mojego życia konkretnie się skupiałam. Więc obserwując też to, co się w międzyczasie działo, mogłam stwierdzić, okej, czy to, co widzę teraz, to, czego doświadczam, czy ta relacja, czy ta praca, czy ta propozycja, którą dostaję, już jest tym, w czym ja chciałabym zostać. Czy to jest już ta rzeczywistość, którą ja czuję, że jest zgodna ze mną. Jeżeli ona nadal nie była zgodna ze mną, nadal pracowałam nad danym wzorcem. A więc w ten sposób nauczyłam się zmieniać moje wzorce emocjonalne, zmieniać pamięć komórkową ciała. I wszystkie te ćwiczenia, które wykonałam, doprowadziły mnie po prostu do tego momentu, w którym jestem. W międzyczasie, jeżeli już jesteście i mnie słuchacie, mam nadzieję, że się nie nudzicie, miał między innymi na przykład, tą historię opowiadam często na warsztatach, że ten facet, którego poznałam, miał na imię Arek. I ja w końcu oczywiście pojechałam na warsztaty do jak to się nazywa, do Franka Kinslowa, pojechałam na warsztaty, później w zeszłym roku byłam u Richarda Bartletta, więc konsekwentnie każdy jakiś tam cel wytyczony po prostu przychodził do mnie i przypływał, ale kiedy jechałam na warsztaty do Franka Kinslowa, byłam w relacji właśnie z takim chłopakiem, który miał na imię Arek. To jest całkiem zabawna historia, więc myślę, że warto opowiedzieć ją publicznie. I słuchajcie, wzięłam ze sobą książkę do podpisania do Franka Kinslowa. Frank Kinslow jest twórcą synchronizacji kwantowej. I to akurat było w Pradze, kiedy było podpisywanie książek, podeszłam do pana Franka Kinslowa, prosząc o podpis, ale okazało się, że tam była jeszcze jakaś inna fajna książka, której nie było jeszcze po polsku. Też ją kupiłam i stwierdziłam, dobra, to niech mi podpisze dwie. Ale tak się zastanowiłam w pewnym momencie, że przecież kiedy ja poproszę o podpisanie obu książek moim imieniem, to trochę będzie krzywo wyglądać. Więc oczywiście jakby no, zreflektowałam się,
Podeszłam do pana Franka Kinslowa i powiedziałam, że napisałam dwa imiona na kartce, także jedna książka jest dla mnie, a ta druga, pan Frank się pyta. No ja mówię, no ta druga jest dla mojego chłopaka. I pan Frank Kinslow pyta się mnie, okej, mówię, a dlaczego ciebie z tobą nie ma tutaj tego chłopaka? Więc ja zupełnie nie wiedziałam, co odpowiedzieć. powiedziałam do Franka Kinslowa, okej, na następne warsztaty z tobą przyjadę z moim chłopakiem. Oczywiście wzięłam te podpisy w książkach, wróciłam na miejsce i sobie stwierdziłam, kurczę, coś ze mną jest nie tak, okłamałam Franka Kinslowa, nie mam zamiaru jechać ponownie na jego warsztaty, a tym bardziej nie przyciągnę fizyka na jego warsztaty, bo to po prostu jakby poza zasięgiem nawet moich wszelkich mentalnych umiejętności. I tak wróciłam do domu z książką, która była podpisana Małgosia, i z książką, która była podpisana Arek. Oczywiście warsztaty Franka również były wydwupunktowane. Podwupunktowałam, żeby gdzieś bliżej do Polski podjechał, żebym ja mogła uczestniczyć w jego warsztatach, więc Praga była w miarę blisko. Tak więc jak wróciłam do domu, wyobraźcie sobie, zastanowiłam się, a raczej poczułam, że ja nie chcę udać tej książki. Sorry, ale nie chcę udać tej książki, że ja czuję, że ta książka nie jest dla niego. Ta książka to było dokładnie ufouczucie. Więc po prostu odłożyłam te książki na półkę i stwierdziłam, że coś chyba ze mną jest nie tak. Kurczę, po co mi teraz książka z imieniem Ary? Przecież ja nic z nią nie zrobię, nawet nie będę mogła jej czytać, bo po prostu będę się z tym źle czuła. Ale to nie jest koniec historii. Dlatego, że w końcu z czasem okazało się, że my do siebie nie pasujemy. Nie pasujemy do siebie z tym chłopakiem. Jednak ja miałam cechy, które jemu chyba ewidentnie nie odpowiadały. Ja też miałam cechy, on miał takie cechy, z którymi ja nie mogłam się pogodzić. Jakby i czułam, że po prostu, że nie mogę po raz kolejny oszukać samej siebie, więc po prostu rozstaliśmy się z tym chłopakiem. Mało tego, później poznałam mężczyznę. Mężczyznę, jak się łatwo domyślić, który okazał się z czasem bardzo bliską mi bratnią duszą. Przez dłuższy czas się przyjaźniliśmy. Z czasem okazało się, że faktycznie okazał się być tą moją bratnią duszą. I poznałam go nigdzie indziej, jak na warsztatach dwupunktu. I to były moje ostatnie warsztaty, na których byłam, które były warsztatami treningowymi, kiedy uczyłam się na trenera. I dokładnie tam po raz pierwszy go zobaczyłam. Mało tego, wchodząc na salę, czułam i wiedziałam, że ta osoba tam jest, tylko nie wiedziałam, który to jest, ani kto to jest. I co wam mogę ciekawego jeszcze powiedzieć na ten temat? Tak, chciałam wam opowiedzieć kilka kwantowych historii. To, że kiedy później gdzieś tam się spotkaliśmy na warsztatach, ja poczułam, że wiem już, co zrobić z tą książką. Dlatego, że jego imię było dokładnie takie samo jak tego chłopaka, dla którego podpisałam książkę u Franka Kinslowa. To wiedziałam już, że ta książka nie była dla tamtego Arka, ale ta książka jest dla tego Arka. Więc otrzymał ode mnie eufo uczucia. W dodatku z różnymi kolorowymi zakładkami, które wcześniej pozakładałam. Mało tego, to też nie jest koniec historii, dlatego że kilka miesięcy później zaproponował mi i zabrał mnie na warsztaty do Franka Kinslowa, które odbywały się w Polsce. I to były pierwsze warsztaty Franka Kinslowa w Polsce, na które ja zupełnie nie planowałam jechać, ponieważ już byłam wcześniej, chyba półtora roku czy dwa lata wcześniej w Pradze. Więc to była taka miła niespodzianka. A więc jakby moja myśl, mój żart, który rzuciłam w kierunku pana Franka Kinslowa, że na jego następne warsztaty przyjadę z chłopakiem i to w dodatku z chłopakiem, dla którego podpisał tą książkę, dokładnie się zrealizowała. Więc takich historii, moi drodzy, mam w swoim życiu naprawdę mnóstwo. Mnóstwo. Więc to jakby samej mnie pokazuje, że powinnam się dzielić ze światem tymi historiami i tym, że można inaczej postrzegać samego siebie i że poprzez zmianę naszej percepcji i poprzez zaangażowanie się w taką naprawdę świadomą zmianę, ale też wprowadzenie do swojego życia tej energii serca naszego, tego poziomu serca. Ja dzisiaj to już nazywam koherencji, ponieważ jakby też tu wchodzą nowe dziedziny wiedzy. Naprawdę zaczynamy rezonować z nowymi możliwościami. I mało tego, kiedy podchodzimy do naszego życia z zaufaniem i z poczuciem humoru, to
różnego rodzaju scenariusze, nawet które będą z naszej strony żartem, po prostu się zrealizują, mogą się zrealizować, więc uważaj, jeżeli sobie żartujesz, dlatego że kiedy jesteś w takim, na takim poziomie powiedzmy ekscytacji wysokiej albo radości, to twoje intencje, nawet jeśli będą żartem, po prostu mogą cię zaskoczyć i mogą przyprowadzić do twojego życia doświadczenia, które będą dokładnym scenariuszem tego, z czego sobie zażartowałaś lub zażartowałeś. Nie wiem, nic nie mówicie, nic nie piszecie do mnie, więc nie wiem, jak wam się podobają moje historie, ale naprawdę takich historii mam naprawdę mnóstwo, które pokazują mi skuteczność zaangażowania naszej świadomości. Pokazują mi też skuteczność tego, że jeżeli ja pracuję z danym tematem i naprawdę konkretnie do tego podchodzę, nie traktuję tego po macoszemu, a więc, że bo ja sobie życzę coś tam, tylko jeżeli ja czuję, że we mnie jest jakiś opór, tak? Bo czym się charakteryzuje dwupunkt? Nie wszyscy wiedzą, ja trochę już też tak jakby będąc w tych tematach 5 lat, czasami mi się wydaje, że wszyscy wiedzą tyle samo, co ja wiem, co jest jakby trochę moją błędną percepcją, do której się teraz przyznaję, którą mi dzisiaj Grażynka Adamska uświadomiła, więc pozdrawiam Grażynkę, że wydaje mi się, że wszyscy wiedzą to samo, co ja, a tak nie jest. A więc, bo dwupunkt jest tylko takim małym czubeczkiem góry lodowej. Jest to czymś, o co możemy się zahaczyć, zaczepić, żeby zrozumieć to, jaki udział, jaki wpływ na nasze doświadczenie ma to, co myślimy, jaki wpływ na nasze doświadczenie ma nasze oprogramowanie, a więc jaki wpływ na nasze doświadczenie ma to, co my myślimy o sobie, o zewnętrzu, czyli nasze przekonania. Z przekonaniami można pracować na tysiące różnych sposobów. Ja pracowałam naprawdę różnymi sposobami, jak to nie piszemy, a piszecie, dobrze, różnymi sposobami i stwierdzam, że te, które bazują właśnie na polu naszego serca, a więc kiedy naszą świadomość opuszczamy do poziomu naszego serca, kiedy z tego poziomu wyrażamy nasze intencje, to jesteśmy w stanie zmienić bardzo szybko różne wzorce. Naprawdę bardzo szybko. Bardzo szybko to mam na myśli, jakby tutaj też jakby kwestia definicji. Jakby ja tutaj pewnie mogłabym jeszcze północy rozmawiać o tym, ale kwestia naszych definicji. Czym to jest szybko? Bo ja mogłabym taki okres najbardziej intensywnej zmiany w moim życiu, która łączy się z znalezieniem bardzo fajnych zajęć, które spełniały moje oczekiwania, na przykład jakieś szkolenia, następnie zrealizowanie różnych moich planów, celów, wyjazdów, odejście z pracy w końcu, wcześniej jeszcze założenie firmy, rozpoczęcie realizacji jakby tego, czego się najbardziej bałam, czyli ja się najbardziej bałam pracy w takim charakterze, w jakim dzisiaj pracuję, a więc ja tak naprawdę bałam się samego tego wołania, które wewnątrz mnie słyszałam, a więc tego, że ja mam się zajmować rozwojem duchowym, cokolwiek to znaczy, cokolwiek to jest. Słyszałam to wcześniej od kilku lat i zupełnie po prostu to mnie paraliżowało. Ale uleczyło mnie, mam wrażenie, jakby pobyt w Santiago de Compostela, jakby to miejsce chyba też energetycznie gdzieś uruchomiło te pokłady, które pozwoliły mi się zintegrować z pragnieniami mojej duszy. Więc ja zrobiłam wszystko to, czego najbardziej się bałam. Porzuciłam stabilną pracę, która pewnie dawała jakieś właśnie nadzieje na być może piękną, świetlaną przyszłość, tytuły. Tylko, że ja teraz realizuję się bardziej. Mam z tego więcej satysfakcji, nie nudzę się nigdy, zawsze coś się dzieje fajnego. Spotykam fajnych, niesamowitych ludzi, pomagam tym ludziom poprzez to, co robię. I zwyczajnie czuję się spełniona. Więc każdy mój dzień postrzegam dzisiaj tak, że on mógłby być moim ostatnim. I ja niczego absolutnie bym nie żałowała, bo każdy dzień spędzam pięknie, spędzam dając światu coś z siebie, co jest czymś fajnym, czymś dobrym. A nawet wtedy, kiedy ja mogę mieć słabszy dzień, bo mogę mieć. Jakby tutaj też jakby kolejna rzecz, która się z tym wiąże, tak nacisk gdzieś tam w tych strukturach rozwoju duchowego, że musimy mieć zawsze wysokie wibracje. Nie, dobrze jest dla nas, kiedy my podnosimy wibracje naszych myśli i naszych emocji, bo wtedy mało tego, że my się czujemy lepiej,
my jesteśmy zdrowsi, to my również wprowadzamy tą energię do naszego otoczenia, do naszego zewnętrznego świata i my funkcjonujemy zupełnie inaczej, inaczej się mierzymy też z wyzwaniami. Dlatego też właśnie uwielbiam koherencję, ćwiczenia koherencji. W ogóle wszystko uwielbiam to, co robię, bo to mi pozwala doświadczać życia właśnie w taki sposób, że biorę odpowiedzialność za to moje szczęście i doświadczanie go, tak? Kiedy widzę, że mam coś, z czym powinnam się zmierzyć, z czym muszę się zmierzyć, tak? Bo to też nie jest tak, że my chcemy dążyć do jakiegoś oświecenia. To są pewne schodki jakieś, to czego my doświadczamy, a więc coś opracowujemy, coś rozpracowujemy, osiągamy jakieś pewne cele, wyznaczamy sobie nowe marzenia, a dalej spotykamy się z nowymi wyzwaniami, tak? Z czymś, z czym wcześniej się nie zetknęliśmy, z jakimś obszarem, z jakimś człowiekiem, z jakimś zadaniem. I to jest właśnie fascynujące w naszym doświadczeniu, że możemy się znowu czegoś nowego nauczyć i oświecić o sobie. Więc ja mam to poczucie, że każdego dnia wnoszę coś fajnego, daję coś fajnego z siebie i biorę również coś fajnego do siebie, że ta wymiana informacji pomiędzy moim wnętrzem a zewnętrznym jest ze mną spójna i myślę, że to jest to, co najcenniejsze mogę Tobie, każdemu z Was przekazać z mojego procesu, że te intensywne 2 lata właśnie od momentu takiego po prostu bycia w lęku, może być może nawet płakania codziennie, tak, może czasem i zapijania winem smutków, tak, bo różne rzeczy się z nami dzieją, i to jest normalne, kiedy my jesteśmy niezrównoważeni emocjonalnie, powiedziałabym, ale od takiego stanu, w którym ja w ogóle, ja mogłabym powiedzieć spokojnie, że ja nienawidziłam siebie, że ja naprawdę szczerze nienawidziłam siebie i że żyłam w głębokim poczuciu winy, w głębokim poczuciu potępienia nawet samej siebie. Więc to była taka podróż moja. Z tamtego poziomu do tego, co możecie oglądać dzisiaj i w czym uczestniczycie też dzisiaj, kiedy ja do Was coś mówię, coś nagrywam, albo kiedy przychodzicie na warsztaty, kiedy przychodzicie na sesję. Więc myślę, że dlatego mi dzisiaj nie działały urządzenia w lesie, dlatego, że w końcu powinna była powiedzieć o mojej osobistej takiej zmianie i transformacji, że można, że po prostu można to zrobić i że poprzez tak proste narzędzie, którego można się nauczyć, może nie wiem, czy z książki się da, ale czy na warsztatach, czy nie wiem, czy może z jakiejś medytacji, możemy się nauczyć, jak zmieniać te informacje, którymi my de facto jesteśmy, które nas w jakiś sposób uwarunkowały do tej pory. Myślę, że ważne jest też to, żeby uświadomić sobie, że to, co my widzimy, kiedy patrzymy na świat, często to, co my widzimy, patrząc na samego siebie, to nie do końca jest prawda, a właściwie, że to nie jest nigdy obiektywna prawda, że każdy z nas postrzega ten świat przez po prostu swoje okulary, przez swoje filtry. Ja miałam je różne musiałam zdejmować, potem nakładać na to inne, zmieniać. Więc z tym procesem wiąże się, powiedziałabym szczerze, takie duże samouświadomienie. Samouświadomienie, ale też ogromna uważność. Ale ogromna też uważność w tym wszystkim, co przeżywamy. Róża pisze: miło Panią posłuchać, byłam na warsztatach 2 punktów, ale chyba nie do końca umiem zastosować, zaufać bezwarunkowo, że się stanie. Ech, w Pani wykładzie wydaje się to takie lekkie i proste. Wiecie dlaczego? Dlaczego może się nie wydawać lekkie i proste? Dlatego, że każdy przekaz osoby, która przetestowała to na sobie, będzie też inny. My też używamy narzędzi. Jakby skuteczność narzędzia nie jest uzależniona od narzędzia. Skuteczność narzędzia uzależniona jest od naszego stanu i poziomu świadomości. Bardziej powiedziałabym od stanu świadomości. My możemy mieć różne stany świadomości w odniesieniu do różnych dziedzin naszego życia. A więc ja mogę mieć stan świadomości obfitości w odniesieniu do mojej pracy, do moich relacji, ale na przykład może mi brakować tego stanu obfitości albo stanu miłości, na przykład w odniesieniu do jakiejś innej dziedziny mojego ciała. Boże, życia do mojego ciała, do mojego samopoczucia, do mojego zdrowia, prawda? Więc to mogą być bardzo różne stany świadomości. Więc każda osoba, której będziesz słuchać odnośnie stosowania danego narzędzia czy metody, ona będzie i tak Ci mówiła, co ona z danym narzędziem zrobiła, co udało jej się osiągnąć. Samo narzędzie jest proste, ale oczywiście istnieje wiele ograniczeń, nie samego narzędzia, ale ograniczeń, które wypływają z nas.
ograniczeń, które wypływają właśnie z naszego poziomu braku, z naszej świadomości braku, tak? A więc dopóki ja na przykład nie pokonałam mojej świadomości braku w obszarze relacji, w obszarze mojego powiedzmy zasługiwania, tak? Albo w takim poczuciu, że ja zasługuję na miłość, że ja zasługuję na to, żeby ktoś mnie kochał i żeby ktoś tą miłość mi okazał, pokazał poprzez działanie, a nie tylko na przykład poprzez słowa, tak? To ja konsekwentnie po prostu przeprogramowywałam wszystkie te rzeczy, które w sobie zauważałam. Więc to samo narzędzie, żeby się nauczyć, jest proste, ale żeby zastosować to narzędzie w swoim procesie zmiany, wymaga od nas kreatywności. Od nas kreatywności i obserwowania siebie w tym procesie. Bycia świadomym i uważnym na to, co ci się myśli, bycia świadomym i uważnym na to, co się zmienia w twoich uczuciach, w twojej relacji do danego obszaru życia, który chcesz zmienić. Ja nie mówię naprawić, ale po prostu zmienić. Bo kiedy traktujemy to bardziej właśnie jak zabawę, kiedy traktujemy to po prostu jak jakiegoś rodzaju wyzwanie dla nas i zabawę z informacjami, ja tak do tego podchodzę, i takie sprawdzanie, okej, czy to zadziała, czy nie zadziała, tak? Jeżeli teraz widzę to w swojej rzeczywistości, to znaczy, że coś tam jeszcze jest takiego, co można znowu zmienić, jakieś przekonanie, tak? A może jakieś uczucia, może nie znam jakiegoś uczucia, więc jakby samo dotknięcie tego tematu myślę, że nie jest wystarczające, żeby wejść w taki świadomy proces zmiany. Myślę, że nie, jednak nie. Dlatego, że jakby no ja miałam jakiś jeszcze inny background, który zanim zaczęłam stosować na przykład dwupunkt, stąd moje spojrzenie jest chyba bardzo szerokie na to. Nie traktuję tego jako narzędzia magicznego uzdrawiania, ale jako coś, co naprawdę może z czymś, jakby coś, co może ci pomóc zrozumieć, jak tak naprawdę funkcjonuje twoja relacja ze światem i z tobą samym. Tak, że nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, że moc ma dane narzędzie, że moc ma coś tam, ale tak naprawdę chodzi o definicje i znaczenia, które my nadajemy. I kiedy my chcemy zmienić te znaczenia, bo to tutaj jakby o to się jakby rozchodzi, o zmianę znaczeń, które my nadaliśmy czemuś w naszym życiu. Więc kiedy my do tego tak podchodzimy, jesteśmy w stanie bardzo dużo zmienić w sposób jakby osobisty, mogłabym tak nazwać, że w sposób osobisty, jakby że osobiście, tak, a więc jakby nie idę do żadnego coacha, nikt mi nie pomaga, ale że mogę to zrobić sama. Myślę, że jednak nie jest to takie proste, tak, tym bardziej, jeżeli na przykład jesteśmy zabiegani w jakiś sposób, kiedy mamy dużo zajęć. Ja sobie zafundowałam w międzyczasie dosyć sporo samotności i różnych przygód, które po prostu pozwoliły mi obserwować, jak zmienia się moja relacja, relacja z samą sobą oraz relacja ze światem. To mi też pozwoliło właśnie nauczyć się, jak stosować to narzędzie do tego, żeby naprawdę tą zmianę wprowadzać, żeby zmieniać siebie przede wszystkim. Bo wiecie, często to jest tak, że my też częściej chcemy zmieniać świat zewnętrzny niż samych siebie. Jak to mówią, kiedy patrzysz w lustro, tak, i chcesz wytrzeć plamę, tak, która jest gdzieś tam na twarzy, a okazuje się, że nie możesz jej wytrzeć, tak, bo tą plamę masz na swojej buzi. Więc kiedy chcemy zetrzeć plamę z lustra, to chcemy naprawić innych ludzi, chcemy naprawić rzeczywistość. Chcemy naprawić, albo uważamy, że coś w tych innych ludziach jest nie tak, albo w naszym otoczeniu. A to niestety trochę jest na odwrót, tak, czyli to otoczenie już po prostu jest informacją, która wchodzi w reakcję z informacją, która jest w nas. Więc myślę, że warto się jakby tym zainteresować, że warto w to wejść, w tą tematykę, żeby zrozumieć, jak wiele jest zależne od nas i jak wiele tracimy, kiedy patrzymy na świat przez pryzmat lęku. Kiedy patrzymy na świat przez pryzmat obaw, przez pryzmat innej interpretacji takich, że ludzie są fałszywi, że ludzie kłamią, albo że ten świat jest niebezpieczny. Ja kiedyś tak myślałam wiele, wiele lat temu, że świat naprawdę jest niebezpieczny, bo są wojny, bo coś mi grozi, wyjdę za róg po mleko albo po cokolwiek innego, po chleb i po prostu pewnie ktoś mi przyłoży w głowę, tak? I śmierć, wszędzie czai się śmierć. Więc to jest taka trochę propaganda na tym świecie,
które tworzy tak zwane pole morficzne, ale więc pole informacyjne lęku, żebyśmy wszyscy się bali. Bo kiedy my wszyscy się boimy, to wtedy po prostu nie dajemy tej energii dobrej z siebie, która ten świat może zmienić, odmienić. Nawet jeżeli ta zmiana miałaby zajść tylko i wyłącznie w naszym najbliższym otoczeniu. A więc ja nie mówię, że to jest proste. Ja mówię, że narzędzie jest łatwe. Że narzędzia, myślę, najłatwiej jest się jednak nauczyć na warsztatach, chociaż myślę, że jeżeli się dobrze wniknie w jakąś medytację prowadzoną, i to można je zrozumieć, z tym, że my, znaczy zrozumieć, nauczyć się. Dlatego, że to, co może być problemem dla nas, to jest też to, że my próbujemy zrozumieć. Że my chcemy zrozumieć, że my chcemy, nasza lewa półkula potrzebuje dowodów, potrzebuje w jakiś sposób pokazania, tak, udowodnienia, wskazania. Okej, czyli jeżeli to jest to, tak, tu mam te dwa punkty, tu mam pole serca i po prostu koncentrujemy się na procesie, który pozornie mamy wykonać. A cały pikuś za dwóch punktem polega na tym, nie na tym, że ty go robisz, bo ty nic nie robisz. Ty angażujesz wtedy swój umysł tylko i wyłącznie do tego, żeby pozwolić mu się na moment wycofać i pozwolić tym innym obszarom ciebie, które są kreatywne i postrzegają o wiele więcej informacji niż twój świadomy umysł, dotrzeć do tego w twoim otoczeniu, co jest dla ciebie istotne na dany moment. Więc cały psikus w dwupunkcie polega nie na samym zrobieniu go, ale właśnie na odpuszczeniu kontroli, na odpuszczeniu potrzeby kontroli, na odpuszczeniu swoich oczekiwań. Dlatego, że paradoksalnie efektywne tworzenie swojej rzeczywistości nie polega na naciskaniu na tą rzeczywistość. Tak? Przekonałam się o tym, kiedy długo naciskałam na coś na przykład i chciałam koniecznie po prostu coś wykreować. Mówię też to na swoich kursach online czy na warsztatach, że miałam na przykład taką sytuację, kiedy chciałam bardzo po prostu jakieś dodatkowe zajęcie dla siebie stworzyć i dwupunkt zrobiłam na dodatkowe zajęcia, na nadgodziny, potem jeszcze na projekt, którego rekrutację przychodziłam, tam chyba tylko 8 osób z Polski przyjęto do tego projektu, tak, i nikt się nie odzywał, po prostu no nic się nie działo, przez miesiąc, półtora miesiąca, tak, bo więc ja zrobiłam to, dobra, nie dzieje się, no to zrobiłam następną intencję, zrobiłam następną, no nic się nie dzieje, dobra, no bo nie było odpuszczenia, więc kiedy stwierdziłam, dobra, trudno, tak, to wtedy po prostu zrealizował mi się cały koszyk intencji i po prostu był to rok taki, w którym sypiałam po 4 godziny dziennie, bo ze wszystkich się musiałam po prostu wywiązać. Więc wiecie, tu główną rzeczą jest odpuszczenie, ale nie wiem, jak ludzie to rozumieją, bo mamy bardzo różne definicje i bardzo różne odniesienia do tego, czym się zajmujemy i czym się bawimy. Ja bardzo lubię te metody kwantowe, dlatego że one po prostu jakby nie są ograniczone przez definicję. Ja w różny sposób bawię się z moją rzeczywistością. Używam różnych symboli, używam różnych informacji, jeżeli chcę się z czymś pobawić, albo chcę coś zrozumieć, chcę coś odkryć nowego. Więc nie wiem, jak ludzie rozumieją odpuszczenie, ale to odpuszczenie polega na tym, tak jak mówi Richard Bartlett, że w tym momencie, kiedy ty coś robisz, kiedy wydaje ci się, że robisz dwupunkt, robisz jakiś proces, cokolwiek to jest, cokolwiek innego, to po prostu zaangażuj tam swoją świadomość, po czym ją wycofaj. Po prostu wycofaj swoją świadomość. Zaobserwuj proces i koniec. Więc tyle tylko twojego udziału w procesie. Możesz go zaobserwować i się wycofać. Ale być może to mówiłam za mało. Mam nadzieję, że tak czy inaczej moje historie były dla was ciekawe, inspirujące. Myślę, że odblokowałam też w jakiś sposób to ciśnienie, które po prostu powstało we mnie, chcąc nagrać filmy w lesie, kiedy wszystko się rozładowało. Więc ja po prostu ogromnie zachęcam. Ogromnie zachęcam z tego względu, że mam naprawdę sporo sesji, to nie mam za bardzo tak możliwości pisać tak jak kiedyś. Natomiast zachęcam. Zachęcam do tego, żeby eksperymentować, uczyć się. Zachęcam do tego, żeby bawić się ze swoją percepcją i ze swoją rzeczywistością, ponieważ kiedy zmieniamy naszą percepcję, nasz odbiór tej rzeczywistości, to wtedy najwięcej jesteśmy w stanie zmienić w naszym doświadczeniu. Iwonka pisze coś. Okej. W takim razie, moi drodzy, nie wiem, czy macie jakieś pytania. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie napisać. W każdym razie
tak jak mówię, mam bardzo dużo takich historii, które mówią o tym, jak niewiele trzeba, żeby przekodować swój umysł. Niewiele trzeba, to znaczy, że nie jest to jakaś ciężka, mordercza praca, orka nad samym sobą, ale że można to robić w bardzo kreatywny sposób. W sposób, który jest lekki, ale trzeba uchwycić ten sposób. Trzeba po prostu jakby podchwycić sposób zabawy z tą rzeczywistością, podchwycić sposób, w jaki mogę się pobawić z tym, z czym mam do czynienia, że mogę na przykład się roześmiać z tego, tak? I mogę też z tego odebrać naukę i żeby później doświadczać już życia inaczej, żeby nie powtarzać znowu tej samej lekcji, przepraszam, opartej na jakimś lęku. Więc jakby, no ja mówię już, wiecie, z perspektywy takiej, gdzie część swojego procesu mam za sobą. Jestem świadoma dziś tego, że niektórzy dopiero wchodzą na tą drogę, niektórzy nie wiedzą, nie mają pojęcia, czym jest dwupunkt, albo myślą, że to jakaś czarodziejska różdżka, albo być może magiczny piasek, którym jak posypiesz swoje biurko, to po prostu nagle urosną ci na nim pieniądze. Mam wrażenie, że niektórzy właśnie tak myślą. Dlatego tworzę też różne profilowane kursy, na których pokazuję, jak z danym tematem można popracować w swoim życiu naprawdę w sposób samodzielny, żeby zmienić swoje oprogramowanie, bo do programowania po prostu zależy to, w jaki sposób interpretujemy siebie, nasze relacje i jak postrzegamy innych ludzi oraz to, jak inni ludzie również traktują nas, niestety. Niestety albo stety. Więc zawsze można po prostu podejść do tego trochę bardziej z luźno, z poczuciem humoru, a nie po prostu z jakąś, wiecie, śmiertelną powagą, taką, że po prostu, no tak, że tutaj praca nad sobą, że rozwój duchowy, oświecenie. Ja akurat jestem taką osobą, zdaję sobie sprawę, że pewnie nie każdego może to przekona, ale ja podchodzę do tego zupełnie luźno. Zupełnie luźno, z zupełną radością, z zupełną swobodą, z poczuciem humoru. I jakby, no, i świat mnie nagradza. Świat mnie nagradza, świat jest dla mnie dobry i życzliwy. Więc nie potrzebuję żadnej powagi w tym. Nie potrzebuję jakby patetyzmu. Tak, dla mnie chodzi cały czas o tą inteligencję duchową, a więc o umiejętność odniesienia siebie do relacji ze światem, który mnie otacza. Zatem mam nadzieję, że Wam się podobało i że odwiedzicie mnie jeszcze kiedyś. Może Was do czegoś zainspirowałam. No i oczywiście zapraszam na warsztaty. Ja planuję tylko dwa, bo naprawdę mam dosyć sporo pracy. Więc do wakacji zapraszam Was do Łodzi w maju, chyba 12-13 maja. Tam według programu, nowego programu, który skonstruowałam, 2 dni podstawowy i zaawansowany, 2 punkt narzędzia matrycy, ale w takim odniesieniu, jaki jest oryginalne według Richarda Bartletta, a więc tak, żeby ludzie nie przywiązywali się do myśli i konieczności tego, że muszą wchodzić w jakieś pole, a więc także, żeby ten proces był o wiele łatwiejszy. Więc to jest jakby, też nie sugerujcie się na przykład na YouTubie moim ćwiczeniem, tak, z 2 punktu, ponieważ ono jest specjalnie skonstruowane na jakby różne kroki, że możesz sobie wziąć z tego jakiś kawałek i według tego robić ten swój 2 punkt, jeżeli go nie nauczyłeś się, ale z medytacji jakby tego nie wychwycisz, więc ja chcę pokazać to oryginalne podejście, które dla mnie jest jeszcze prostsze, które jest łatwe, które bazuje na odczuwaniu, które uruchamia naszą intuicję i które pozwala nam się bawić, naprawdę bawić z tą rzeczywistością. Tak, żeby dostrzegać te cuda po prostu na każdym kroku, żebyśmy mogli ich doświadczać. Więc zapraszam na stronę Kwantowa Akademia i tam warsztaty stacjonarne z modelowania rzeczywistości. Tam są różne ćwiczenia. Jest i podstawowy 2 punkt, ale są też różne fajne takie moje kombinacje, które ja sobie stworzyłam w czasie mojego procesu. Są fajne nowości od Bartletta, między innymi praca z wzorcami emocjonalnymi, która mi się bardzo podoba, którą też przetestowałam na jednym z moich ulubionych, że tak powiem, uczestników szkoleń. Tak jak miałam powiedzieć również kiedyś na którymś szkoleniu właśnie a propos, czy tam live'ie, a propos tego, jak rzeczy są niemożliwe albo jak są możliwe. Otóż kiedyś na moich warsztatach miałam połowę uczestników, która była dentystami, więc połowa ludzi na moim szkoleniu to byli dentyści.
A więc przetestowałam to również na moim kwantowym dentyście i okazało się, że rzeczywiście są to bardzo rewelacyjne narzędzia po prostu do zmiany wzorców emocjonalnych. Więc ja Was zapraszam, naprawdę Was zapraszam. Jak macie ochotę się ze mną spotkać, po prostu pobawić się ze mną, nie dlatego, że musicie coś zmieniać, nie dlatego, że ja uważam, że w człowieku jest coś zepsutego. Nie. Ja myślę wręcz właśnie, że to, w co ja też zabrnęłam gdzieś tam na mojej ścieżce rozwoju, to to, że w pewnym momencie ja byłam strasznie uparta na to, że Boże, coś się dzieje nie tak, ktoś mnie traktuje tak i tak, na pewno coś we mnie jest źle, na pewno po prostu ja muszę znaleźć, co we mnie jest jeszcze źle, co ja muszę naprawić, co ja muszę przeprogramować, tak, bo coś na pewno we mnie jest źle, jeżeli ja tego doświadczam. To też nie o to chodzi. Pamiętajmy, że my tu jesteśmy, my tworzymy przede wszystkim naszą relację, relacja ja-otoczenie, ale nie tylko my kreujemy tą rzeczywistość. Nasze intencje zawsze muszą być zgodne z intencjami tych wszystkich, którzy pojawią się w naszym doświadczeniu, więc my ją cały czas współkreujemy. Nie jesteśmy samotnymi wyspami, bo inaczej, gdyby tak było, to każdy, kto by zrobił dwupunkt w intencji miliarda dolarów, to by ten miliard, może nie, złotych, przepraszam, albo kilku milionów złotych, to by go otrzymywał. A tak nie jest, prawda? Pomijam to, że musi być spora warstwa przekonań, które nie pozwalają dopłynąć obfitości, ale o tym to na innych kursach. Zapraszam na kurs online Wibracja Obfitości, on tam gdzieś kiedyś też pewnie będzie. Także ja Was zapraszam na stacjonarne moje warsztaty w Łodzi i pod koniec czerwca, chyba 30 czerwca, 1 lipca wybieram się do Warszawy, więc jeżeli macie ochotę poznać mnie, pobawić się ze mną, to zapraszam. Nie traktujcie siebie jak odrzutów po prostu z taśmy produkcyjnej, jako wadliwych po prostu półproduktów, które gdzie Wam po prostu ktoś na czoło przykleja, prawda, kod kreskowy, żeby Was gdzieś tam zeskanować i wsadzić do jakiejś konkretnej grupy, dlatego że można się naprawdę zagalopować i w pewnym momencie po prostu nie można się powstrzymać przed naprawianiem samego siebie. A to nie o to chodzi. To też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby uświadomić sobie to, że my w każdym stanie, w jakim jesteśmy, dajemy z siebie naprawdę najwięcej, jak możemy, najlepiej, jak możemy, że dajemy tyle, ile jest po prostu na miarę też naszej świadomości. I nawet jeżeli wydaje nam się, że popełniliśmy błąd, że kogoś skrzywdziliśmy, siebie skrzywdziliśmy, to musimy mieć do siebie po prostu cierpliwość w tym procesie. To musimy, tak, powiem, że musimy, naprawdę musimy. Musimy mieć do siebie cierpliwość, musimy mieć do siebie taką akceptację i wybaczać samemu sobie, że okej, rok temu nie byłam w tym miejscu, w którym jestem, nie rozumiałam tego, tak? Dzisiaj rozumiem i mogę się z tego nauczyć. Dzisiaj rozumiem to, co zrobiłam na przykład rok temu albo dwa lata temu. I wiem już, jaka to była dla mnie nauka. Więc przytulajcie siebie, nie traktujcie się jak jakieś wadliwe półprodukty, ale po prostu miejcie świadomość tego, że w każdym momencie swojego życia naprawdę każdy z nas daje tyle, ile może. I jesteśmy okej, wszyscy jesteśmy okej. I zasługujemy na to, żeby być szczęśliwymi. A, no jeszcze Bieszczady, pisze Werona. Oczywiście, więc zapraszam na warsztaty stacjonarne. Jeszcze są Bieszczady. W Bieszczadach w ogóle zrobimy odjazd i kosmos, bo będzie joga i będzie rosyjska medycyna informacyjna, świetlne mandale, zamawianie uzdrowienia i różne naprawdę bardzo fajne rzeczy, ale jeszcze o tym bliżej powiem innym razem. Uciekam, moi drodzy, bo za moment mam sesję, więc muszę się przestawić już na inny tryb, a więc na tryb czytania. Także mam nadzieję, że nie było nudno, że coś fajnego Wam powiedziałam, może Was zainspirowałam. I mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś tam kiedyś na żywo. Trzymajcie się, dzięki bardzo za oglądanie. I jeżeli Wam się spodoba ten film, udostępnijcie, niech Wasi znajomi też się pośmieją, tak? Albo być może też w jakiś sposób się zainspirują. Także Bieszczady, 14-21 lipca, tydzień czasu zabawy i buszowania w polu kwantowego potencjału. Także do zobaczenia. Wszystkich pozdrawiam i śmiało udostępniajcie swoim znajomym moje kwantowe wynurzenie. Do zobaczenia, pa.